Ja dobrze pamiętam moje zloty i upadki. Sam siedziałem tylko w kącie, otoczony dymem z trawki. Bardzo dobrze też pamiętam stare czasy szkolnej ławki. Każdy nosił SSG, każdy swoje miał słuchawki. Nie liczyły się wydatki, ziomki mieli za skórniaki, bo dostali hajs od matki i za niego balowali. Wtedy byliśmy ziomali, niczym się nie przejmowali. I choć wszystko było dobrze, czasem także były wpadki. Chłopaku przeszły ciarki, z prawem były też kłopoty. Kiedy pierwszy raz na dołku przez jakieś tam głupoty, mówili, że narkotyk bardzo groźna to roślina. Wiele osób mi do dziś tamten pobyt wypomina. Oto także poszła spina, jeden z naszych się posypał. Chuj mu teraz w dupę, nie gnida kurwa zdycha. O tym się nie zapomina, dla mnie ziomki jak rodzina. Co by się nie działo, to ich będę blisko trzymał. Lecimy z tyłem. Ja dobrze pamiętam dobre i te przykre chwile. Kiedyś w siebie też zwątpiłem, ciężko miałem zebrać siłę. Zginę, powtarzałem tylko w kółko sobie. Lecz szaiłem, że nie warto tu zagrażać tej osobie. W porę, głowę zawsze miałem ziom na karku. Jak w zegarku nie chodziłem, choć stawałem o poranku. Nie zawsze w tym przypadku, czasem też lubiłem pospać. Po tych nieprzespanych nocach ciężko było funkcjonować w oczach. Prawdy było widać po czerwonej i niezajebane ziołem. Tylko niewyspany człowiek. Mimo ciężkich powiek w szkole jakoś radę dałem. Z wyróżnieniem nie skończyłem, choć starałem się, przyznaję. Aż w końcu się poddałem, każdy ciężkie chwile miewa. Zrozumiałem też po czasie, że czas ciągle nam ucieka. Wszystko daje doświadczenia, tak buduje się wspomnienia. To dlatego nie żałuję żadnej rzeczy aż do teraz.